przepiękna para zakochana, ona z okolic Michałowa, on rodowity michałowszczanin. Tworzyli wspaniałą parę zakochanych. Ona blondynka o błękitnych oczach, o łabędziej szyi, a on przystojny mężczyzna o siadej cerze. Przepiękna Naścia i przystojny Sasza. Za tą przystojną parą oglądali się przechodnie. Ich wielka miłość miała doprowadzić do ślubu, lecz wybuch II wojny światowej rozłączył ich. Ból i rozstanie przeżyła ta piękna para. Koszmar wojny trwał długo. Nic o sobie nie wiedzieli. Koniec wojny, wracają wojacy z wojny, z lagrów niemieckich, z Sylek, a o Saszy nie ma żadnej wieści. Do uroczej dziewczyny przyjeżdżały ciągle swaty, bo taka była moda na wsiach. Ona ciągle odmawiała, czekając na ukochanego swego. Los chciał, że mama Naści zachorowała i chciała koniecznie ją wydać za mąż. Mówiła do niej, że na pewno zginą albo znalazł inną w świecie i do ciebie nie wróci. Ostatnim swatom nie mogła odmówić. Przystojny młodzieniec, jedyny syn u weterynarza, i postanowiła mamy na mowie ulec i wyszła za niego za mąż. Od ślubu minęło półtora roku. Urodziła córkę i z drugim była w ciąży. Minęło półtora roku od ślubu. W domu teściów pięknego wiosennego dnia zjawił się Sasza. Teściowa była w domu, a teścia i męża nie było. Powitał ją bardzo serdecznie, ale ona na widok jego była bliska omdlenia. Dzień dobry, moja krasawica. Wszystkiego się spodziewałem, ale tego, że ty wyjdziesz za mąż, nigdy. Ja byłem w świecie, na wojnie. Spotykałem różnych niewiast. Mogłem tam zostać, ułożyć sobie życie. Ale me serce palało ogniem do ciebie. I przyjechałem, i co zastałem? Nie mogli długo ze sobą rozmawiać. Łzy zalewały ich twarze. Powiedział, żegnaj na zawsze, i odszedł. A ona wyszła za nim i powiedziała, Sasza, ja nie widzę życia bez ciebie. Ja jadę, gdzie tylko chcesz. Zostawiam dziecko, a te, co urodzę, będziemy wspólnie wychowywać. On po chwili zadumy powiedział, nie, Naścia, niech lepiej jedno serce cierpi, jak ma wiele cierpieć. I pojechał. Ożenił się z panią z Michałowa, której się bardzo podobał. Ona z kolei wychowywała jego brata dzieci w czasie wojny. I on po prostu był zobowiązany za jej dobroć, co ona zrobiła dla rodziny. Ożenił się. Mieli dwie córy, bardzo ładne, ale Sasza nie mógł spokojnie żyć. Nie mógł przeżyć tego i zapomnieć, co się stało. Długo on nie żył. W bardzo młodym wieku zmarł. Pochowany został przy swoich rodzicach na cmentarzu w Michałowie. Naścia, mając rodzinę w okolicach, dowiedziała się o jego śmierci i przyjechała. Złożyła na jego grobie niezapominajki, którą bardzo lubił, kwiaty, i postawiła długo palący się znicz. Uroniła niejedną łzę na jego grobie i ocierając łzy pojechała do Warszawy. Historię tę znam z opowiadań ludzi i mojego wujka, który był kolegą Saszy. A sama tą parę nieraz widziałam spacerującą po Michałowie, ale nie widziałam, jakie losy ich dalej spotkały. Dopiero się dowiedziałam od znajomych.